Globalnie internauci konsumują średnio ponad 47 minut wideo dziennie. Jest to dość sporo i ten wskaźnik cały czas rośnie. Dynamika jest dość wysoka, bo kilkunastoprocentowa. Globalnie najczęściej konsumujemy wideo na urządzeniach mobilnych. Jest to trend, który obserwujemy od dłuższego czasu. Tutaj ten czas na urządzeniach mobilnych rośnie kilkadziesiąt procent rok do roku. W Polsce spędzamy trochę mniej czasu oglądając wideo w sieci. Jest to około 40 minut dziennie i tutaj też różnimy się, jeśli chodzi o dobór urządzeń. W Polsce dużo popularniejszy jest desktop, który przyciąga średnio na jakieś 23 minuty, 24 minuty. Urządzenia mobilne rosną bardzo dynamicznie, jednak to jest wciąż kilkanaście minut dziennie. Mobile będzie rósł nieprzerwanie jeszcze przez najbliższych kilka lat. Wynika to z tego, że wciąż mamy nowe urządzenia, jakby ta przepaść technologiczna jest zasypywana, przez co użytkownicy też coraz więcej treści konsumują na samym mobilu. Jeśli chodzi o desktop, tutaj estymujemy, że rok 2017 jest tym rokiem, w którym mamy już tak naprawdę wysycenie tego kanału i obecnie globalnie około 19 minut dziennie spędzamy oglądając treści wideo na urządzeniach desktopowych. Natomiast uważamy, że w kolejnych latach będą to delikatne spadki, około 1%. Wydatki na wideo online globalnie rosną w tempie około 20%. W Polsce to wygląda bardzo, bardzo podobnie. Natomiast w głównym trendzie się nie różnimy, to wciąż różnimy się tylko w tym sposobie alokacji tego budżetu na urządzenia desktopowe i mobilne. Obecnie podział na desktop i mobile jest trochę sztuczny, ponieważ w czasach, kiedy podążamy za konsumentem, tak naprawdę jest to tylko narzędzie, jest to wtórne do tego, co chcemy osiągnąć. Natomiast patrząc z punktu widzenia samego urządzenia, w tym momencie mobile stanowi 23% wszystkich wydatków digitalowych. Jest to też w Polsce, natomiast globalnie jest to bardzo podobny trend, wciąż te wydatki rosną i będą rosły nadal.